Uwaga! Ten film ma zapewnić rozrywkę. Nie wszystko pokazane na filmie jest prawdziwe. Aczkolwiek, kto wie, w święta wszystko jest możliwe. Jak tam święta? Dostaliście coś fajnego pod choinkę? Tak się składa, że kilku osobom udało się nagrać świętego Mikołaja. Zresztą zobacz sam. Pamiętaj, aby ocenić ten film oraz aby zasubskrybować kanał. Zapraszam Cię na mojego Instagrama puffy.youtube i zapraszam do oglądania. W tym filmie wiemy, że jest to święty Mikołaj. Możemy to stwierdzić już po pierwszych sekundach, gdy ręka wędruje po pysznie wyglądające ciasteczka. W tle słyszymy, jak gryzie ciasteczko, a na sam koniec popija wszystko mlekiem. Mamy sam środek świąt i jest kilka naprawdę interesujących filmów, takich jak ten. W tym materiale widzimy Mikołaja przyłapanego na wejściu do domu przez okno. Chwilę później, co dziwne, zaczyna brać prezenty spod choinki. Ale dlaczego? Czyżby nie podobały mu się dekoracje w domu? A może ktoś był niegrzeczny? Możliwe też, że Mikołaj pomylił domy i zostawił niewłaściwe prezenty. Dobrą rzeczą jest to, że Mikołaj nie zapomniał zamknąć po sobie okna. W tym filmie ukryto kamerę, aby nagrać świętego Mikołaja. Mikołaj to osoba, którą wszyscy byśmy chcieli zobaczyć na święta. Dlatego właśnie niektórzy ustawiają kamery, aby chociaż go nagrać. I o dziwo udało się. W tym klipie widać świętego Mikołaja. To niesamowite. Teleportuje się do salonu i rozdaje prezenty. W tym klipie chłopak ustawia kamerę, aby zobaczyć świętego Mikołaja. Rodzina niestety nie wierzyła w chłopca i powiedzieli mu, że nie uda mu się go nagrać, a jednak byli w błędzie. I jakie było ich zdziwienie, gdy zobaczyli film. Mikołaj pojawia się w magiczny sposób i rozdaje prezenty. Outside, that's cool, dude. What? Shh. Oh. Oh my god, Evan. How'd that come over? Oh my god. I see it. Oh my god. What? Ten film jest troszeczkę zabawny. Widzimy kamerę skierowaną w stronę choinki. Na początku można usłyszeć dzwonki. Chwilę później pojawia się krystalicznie białe światło i z kominka wychodzi święty Mikołaj. Jak wspomniałem wcześniej, ten film jest troszeczkę zabawny, ponieważ Mikołaj pokazuje, że jest troskliwy i rozpala kominek, aby nie było w domu zimno. Zaczyna się rozglądać i sięga pod kominek. Chwyta prezenty, m.in. deskę, fortepian itd. Chwilę później znowu pojawia się światło i Mikołaj znika.
Ten film zaczyna się z hukiem i to dosłownie. Możemy zobaczyć świętego Mikołaja pojawiającego się z chmury dymu. Przybywa ze swoją czerwoną torbą z prezentami dla rodziny, która na pewno będzie ucieszona. Tak więc upuszcza torbę, wypija trochę mleka i rozdaje prezenty i znowu odchodzi z hukiem. Mikołaj lecący pod mostem Golden Gate. Na tym nagraniu turysta postanowił nagrać ten niesamowity widok mostu w San Francisco. Jednak był to szczęśliwy dzień dla tej osoby, ponieważ udało mu się nagrać coś jeszcze. Zaobserwowano sanie pędzące pod mostem. Święty Mikołaj jednak zniknął w ciągu sekundy. Mężczyzna nadal filmował i możemy zobaczyć, jak inni turyści są w szoku i nie dowierzają własnym oczom. Jestem pewien, że nikt się tego nie spodziewał. Pasażerowie filmowali swoją podróż samolotem, kiedy nagle na niebie pojawiło się niezwykłe światło. Na tym spektakularnym nagraniu widać świętego Mikołaja, który przelatuje bezpośrednio pod samolotem. Na początku pasażerowie po lewej stronie samolotu byli lekko zdezorientowani. Niektórzy pomyśleli, że jest to inny samolot i się do nich zbliża. Później jednak na ułamek sekundy było widać sanie świętego Mikołaja. To dopiero musiało być szokujące, zobaczyć Mikołaja na własne oczy. Is it not something to be concerned about? I can see it. Ma'am, I would appreciate if you would go ask the pilot if that's something to be concerned about. At least let him know. I'm not crazy. I'm right there. I'm concerned about it. I'm going to ask you again. Don't tell me to calm down. There's a plane. It is real. Oh my God! Dwóch braci obudziło się w środku nocy, ponieważ usłyszeli tajemnicze dźwięki. Pomyśleli sobie, że może to być święty Mikołaj, więc zdecydowali się zejść i to sprawdzić. Chwilę później zobaczyli prezenty pod choinką. Jednak gdy Mikołaj usłyszał, że ktoś nadchodzi, szybko znika, jednak zapomniał swojej czerwonej torby z prezentami. Gdy dwoje chłopców próbuje dotknąć torby, ta w magiczny sposób znika. Magia świętego Mikołaja czasami mnie zadziwia. To jest naprawdę niesamowite. Wszyscy wiemy, że Mikołaj odwiedza nasze domy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Niektórym jednak udało się to nagrać i możemy zobaczyć, jak rozdaje prezenty. Pomyślisz sobie, halo, przecież Mikołaj jest na takie rzeczy przygotowany. Zgodzę się z tobą, ale trzeba pamiętać, że nie może on wiedzieć o wszystkich kamerach na ulicy. Ten klip akurat został nagrany przez sąsiadów. Pamiętaj, aby ocenić ten film i daj znać w komentarzu, jakie prezenty dostałeś. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Cześć.